Najgorsza rozmawiał? Witamy! Ale to stół umorusany jest, naprawdę umorusany stół. Rurku! Reszort! Pozdrawiamy! Proszę Państwa, pozdrawiamy. Właśnie przed chwilą dostaliśmy hasło z reżyserki. Hasło prywatność. Agnieszko. Lubisz swoją prywatność? Uwielbiam cudzą prywatność. Prywatność to termin, który w najszerszym znaczeniu określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swoich danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie. A w najwęższym tego słowa znaczeniu prywatność jest po prostu prawem do podglądania. Można unikać prywatności, zdejmując na przykład na święta zasłony. Sąsiedzi chętnie obejrzą, na pewno, jeżeli nie będzie Kevina w tym roku oczywiście. Prywatność często rozpatrywana jest jako prawo przysługujące jednostce. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich współczesnych... jurysdykcjach, nowe słowa, ale to w innym odcinku. Chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. W Polsce prawo to gwarantowane jest w artykule 47 ustawy zasadniczej oraz w przepisach prawa cywilnego. Artykuł 97 to chodzenie po torowisku w stanie tramwajowym. To tylko znam tyle z prawa polskiego. Musiałem zapłacić 50 zł za to. I widzisz, i Straż Miejska naruszyła moją prywatność. Chciałem przejść po torach tramwajowych z artykułu 97, a tu z artykułu 47 mogę ich zaskarżyć o prawo do prywatności. Prywatność nie jest dobrem samoistnym. Nie przewiduje artykuł 23 kodeksu cywilnego, ale artykuł 24 już tak. Wynika ona z czego? Moje, twoje, wszystko nasze. Przede wszystkim z innego dobra osobistego, jakim jest cześć, godność, dobre imię, prywatność. A sprawdźcie, jaka jest wasza prywatność na Facebooku. Sprawdźcie. Po masz co ja to reklamowałem? Nie mam, mam jedno. Masz? Mam niestety, jeszcze nie mam. Mam jedno. Patrzcie, tam nie masz w ogóle prywatności. Napiszesz, że siedzę z Agnieszką no w jakimś małym okienku. No tak, no to nie mamy prywatności. Na przykład chcielibyśmy sami to przeczytać, a wy to widzicie, czyli my nie mamy prywatności. W informatyce prywatność stanowi pokrewny do anonimowości problem z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przetłumacz to na polski. Teleinformatyczne społeczeństwo to jest to, które używa właśnie wyżej wymienionych portali. Oprócz unormowań prawnych, o których nie mam pojęcia, podlega także ochronie metodami technologicznymi, takimi jak kryptografia, i teraz ty to wytłumacz. Wróć. Kryptografia? O tym będzie za tydzień w kolejnym wydaniu. Prywatność, szanujcie swoją prywatność. Na święta rolety w dół. Nie odbierajcie telefonów.